Państwu komentarz walutowy BossFX. Ja nazywam się Konrad Tryczko i pracuję jako analityk walutowy na maklerskim BOŚ. Dzisiaj mamy dzień 31 maja, jest godzina 14. W związku z tym zapraszam do mnie sytuacji na czterech parach, którą mi do końca przygotowałem. No, tradycyjnie od rynku euro-dolara zaczynamy. No, tym razem zrobimy troszkę inaczej, czyli zaczniemy od ujęcia 4-godzinnego. Pytanie, dlaczego 4-godzinnego? Dlatego, że widzimy już tutaj gdzieś z poziomu 1,2360 zaczynam kiełkować jakieś potencjalne odbicie. I teraz pytanie, jaki jest gdzieś tak zakres tego potencjalnego odbicia? Tak naprawdę dopiero w przypadku podejścia, jakby przekroczenia tego 1,2480, to można oczekiwać jakby tego ataku na tą lukę tutaj, która została formalnie zamknięta, nie będzie pełnić i dalszy ważny poziom, a w konsekwencji może dojść do testu 26-24, nie wiem, tutaj jakby musiałby się pojawić na rynku jakieś pewne informacje. Zobaczymy dzisiaj jak to wyglądało, ponieważ mamy pewnie duży zestaw publikacji z rynku amerykańskiego. Przede wszystkim jakby na czoło wysuwa się raport, tak zwany raport ADP. Raport ADP z rynku pracy, który zwyczajowo traktowany jest jako wstęp do jutrzejszych payrolli, czyli zmiany zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, co tam kluczowa figura dzisiaj. No i tak naprawdę zobaczymy jak będzie mocny wpływ tego wydarzenia na dzisiejszy handel. Tutaj również można zobaczyć sobie euro-dolar w ujęciu tygodniowym. I to widzimy to, że tutaj te okolice 1,2320 nawet nie wyszliśmy w ten zakres potencjalnego wsparcia, w związku z tym cofamy się. No to jakby to dużo w tej chwili nie zmienia, jak widać w szerszym ujęciu. Cały czas euro-dolar wykazuje jakby dużą dominację podaży. Tutaj jakby to świadczy o to, że tutaj 5 spadkowych czarnych świec. Niemniej chwilowo jest szansa, żeby wygenerować jakieś znaczne odbicie. No i odwrotnie, jeżeli mówimy o spadkach na euro-dolarze, to musimy przeliczyć ze spadkiem wartości złotego. Dzisiaj widzieliśmy wyjście polskiej waluty powyżej 4,40. Tutaj widzę nawet 4,40, tak naprawdę parę setnych. No i na rynku pojawiły się informacje, iż powyżej tego zakresu ponownie, dlatego że tutaj mieliśmy 16 maja, mieliśmy podobne informacje, pojawił się bank BGK, który sprzedawał euro. Czyli może to nie jest jakaś flagowa, taka książkowa interwencja, tylko wymiana środków unijnych na rynku. No widzimy, że na razie ta interwencja jakby chwilowo powstrzymała deprecję złotego, niemniej tutaj cały czas oscylujemy poniżej 4,40. Tak naprawdę to jest ten kluczowy zakres. Jeżeli byśmy go przebili, to kolejny zakres to 4,45. Dlatego można oczekiwać, że w perspektywie najbliższych kilkunastu godzin możemy zejść na kierunku 4,37. To jest taki, tutaj widać, historycznie był to opór, jeśli to jest wsparcie, a dopiero powiedzmy zejście poniżej 4,35 może sygnalizować, że złoto może się umocnić, tym bardziej, że do tego jednak musiałoby dojść jakieś ocieplenia też nastrojów na szerokim rynku, czy taki jest dość daleko od tego. Dlatego bardziej prawdopodobne jest założenie, że dojdziemy tylko gdzieś w ten zakres i na pewno tutaj pozostaniemy do końca sesji. Trzecia para, czyli euro do funta w ujęciu tygodniowym. No tutaj tak naprawdę po dość ciekawych scenariuszach ostatnich tygodni widzimy, że jesteśmy w taki stan krótkiej stabilizacji. Widzimy, że oscylujemy blisko tego zapewnego zakresu 0,80. No i jednoznacznie technicznie powinna być jakaś korekta, czyli korekta gdzieś w kierunku zakresu 0,82, która, no, jeżeli nie przebije tego zakresu dynamicznym ruchem w górę, no to cały czas jesteśmy w trendzie spadkowym, czyli tutaj wydaje mi się, że zakres tutaj, zaraz spojrzę do Kielitów i bo wychodzi 0,7796, jest jak najbardziej aktualny na kolejne miesiące. I ostatnia para, dolar do jena. Dolar do jena. Tutaj ci z Państwa, którzy czytają komentarze, to wiedzą, że tutaj dzieje się rzecz stosunkowo niezwykła, ponieważ zeszliśmy poniżej dwóch znaczących poziomów 80 i 79. To były poziomy czasami wymieniane w komentarzach decydentów japońskich. Widzimy, że zeszliśmy niżej. W tej chwili wynosi kurs 78-76 jena. No i widzimy, że tutaj potwierdza tą regułę, to, że inwestorzy szukają tak zwanych bezpiecznych przystani. Te pieniądze są transferowane bardzo licznie w kierunku jakichś bezpiecznych aktywów.
problemów. No i tutaj nawet to, nazwijmy to zagrożenie jakiegoś dalszego poluzowania ze strony Banku Japonii, no nie wystarczyło spekulantów, czyli zeszliśmy niżej. Na tej chwili jakby kolejną barierą jest dopiero 78,25, tak naprawdę tutaj to jest górne ograniczenie historycznej konsolidacji. No i wydaje się, że to może być dość znaczący poziom również dla Banku Japonii. Tutaj możemy oczekiwać, że gdzieś tutaj w tym zakresie pojawią się jakieś informacje na temat kolejnego luzowania. To jakby taka ciekawostka na koniec. Dzisiejszy rynek długu w ujęciu dziennym to widzimy wszystkim obligacje Hiszpanii, czyli mam w tej chwili opracowanie 6,44. No tutaj jakby jest seria komentarzy ze strony decydentów wczoraj, co zainicjowała Komisja Europejska. Widzimy, że tutaj te rentowności na dzisiaj dość mocno spadają. Tutaj duża czarna świeca, powoli się zaczyna budować na tym. No i przy jednoczesnym jakby wzroście opracowania obligacji greckich jakby jest mało istotne, o ile one rosną, bo ponieważ czy mamy 29, czy mamy 31, jest to tak naprawdę bez znaczenia. No i jednocześnie widzimy również to, tu jakby warto spojrzeć też w szerszym ujęciu, że tutaj obligacje niemieckie, ceny wzrastają, czy rentowności spadają. Podobny scenariusz na 10-latkach amerykańskich. No widać, że tutaj naprawdę ten poziom w tej chwili ryzyka jest tak duży i już oficjalnie się mówi tak naprawdę, że jeżeli obligacje dzisiejsze w Hiszpanii przekroczą procentowanie 7%, no to kraj na pewno będzie musiał wystąpić o pomoc ze struktur Unii Europejskiej. Dziękuję za uwagę.